Poproszę melona. Melona, tak. Ale dojrzałego i żółtego. Melon. Dojrzały i żółty. Mały. Mały melon. Dojrzały. Dojrzały. Melon. Nie. Mały typ. Mały melon. Dziękuję. 50 stotinek. Proszę. Dziękuję. Mówi pani po francusku? Do you speak English? A po angielsku? Deutsch. Po niemiecku? Tak. Cholera, akurat niemieckiego nie znam. Ale ja znam polski. Naprawdę? Tak, studiuję slawistykę. Co pani powie? Pani długo w tym mieście? Nie, dwa dni dopiero. I nie zna pani tego miasta? Nie, zupełnie. To może ja pani pokażę miasto? Dobrze, z przyjemnością. To chodźmy.
Pomóc ci? Demujemy. Podaj mi rękę. Gdzie zaczniemy? Zaczniesz na pełnym morzu. Po południu zrobisz dwa kursy. Dobra. Spójrz. To on. Tak, to on. Przygotuj się, Jacqueline. Zaraz zaczynamy.
Panowie, patrzcie uważnie. Ostrożnie. Mam je. Gotowe. Niczego nie brakuje. Dobra, przymocuj je tak, żeby nic nie wystawało. Vas-y. Zobacz, ta pływaczka wraca. Ona jest pilna, trenuje. W przyszłym roku chce przepłynąć kanał La Manche. Ona ma końską wytrzymałość. Tak długo w wodzie. Ja zawsze z pływania dygotam. Dziwne, że ona nie przeziębi się. Ona jest chyba samiec. Możesz być spokojna, że nie. Dobrze zbudowana dziewczyna, wszystko na miejscu. Skąd wiesz to? Widziałem. Rozmawiałeś z nią? Miałem ją w rękach. Wycierałem ją własnym ręcznikiem, kiedy wychodziła z wody, słaniając się na nogach. No i co? To już mów dalej. Do końca. Możesz być pewna, że nie było w tym żadnego seksu. Powiedziała mi merci i tyle. Ta francuska? Tak. A kiedy ci powiedziała La Manche? Kilka dni potem byłem w smażalni ryb. Była duża kolejka, ona stała pierwsza, poznała mnie i kupiła jej dla mnie. Więc potykacie się za moimi plecami. I wtedy właśnie powiedziała mi o kanale La Manche. Odmówiła nawet szklanki wina, nie pije, nie pali. Tylko podrywa, co milszych panów. Też nie. Ona widzi tylko rekord. Ale ci się podoba. Tak. Gdybym ciebie nie miał, może bym spróbował. Mężczyźni lubią takie niedostępne kobiety. Robisz mi wyrzuty. Że byłam za uległa. Ale ja myślę, że zmarnowałam 2 dni. Że trzeba było od razu, jak poznaliśmy się. Rozumiesz? Możesz sobie myśleć o mnie, co chcesz. Ale mnie jest żal. Tych 3 samotnych nocy. Mnie też. Jest o mnie zazdrosny. Paweł, czy ty nie mógłbyś go zabrać ze sobą do Polski? Masz przecież wóz. Nie, nie mogę. Może być, że stary Kalczo Popolniczew go przyjmie. Na skrzyżowanie przy parkingu. Teraz? Pod koniec sezonu? Na co? Żeby go darmo karmić całą zimę? Będzie biegał po śmietnikach, będzie żebrał pod progami domów. Chyba, że mu przedtem grzbiet przetrącą. To straszne. Nie, tu nie lubią psów. Straszne. Paweł, czy naprawdę nie potrzebujesz nikogo, który jest ci blisko? Nie. Już ci mówiłem. Cieszmy się tym, co jest. Źle ci? Jeszcze tylko... 12 dni. Nie, kochanie, 11. Dzisiejszy już mija. Ale mamy jeszcze noc. Wieczór i noc. Paweł, ja bym ci naprawdę nie przeszkodziła. Nie wtrąciłabym się do niczego. I
Idę do wody. Skoczysz? Co tam zobaczyłaś? Paweł, gdzie ty tak długo byłeś? A wyszedłem z wody daleko stąd i szedłem brzegiem. Nie strasz mnie, wołam, szukam, denerwuję się, bałam się. Paweł, to jest morze. Wiesz, że nieźle pływam. Tak, ale ja się tak boję o tobie. Nie bój się, nic mi się nie stanie. A co masz tu? Co? To kotwica, stara. Znalazłem na brzegu. Chcesz zabrać to? Przecież to jest zlom. Za to można dostać dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy. Umań go!
Piotr, gdzieś ty się tak pokaleczył? Krew płynie po plecach. Nie szkodzi, wyschnie i będzie dobrze. Szczepie bardzo? Bardzo. Teraz jestem głodna. No to zbierajmy się. Dobry dzień, pan Calcio. Dzień dobry, panie Calcio. Dzień dobry. Stare. Stara jest. Jeszcze z czasów tureckich. Na Merych. Znalazłem ją na brzegu. Wieszasz tu. Przecież mówiłeś, że to bardzo cenne. Tylko dla znawców. Zmęczona jest. To ty siedź, a ja przyniosę coś do zjedzenia. Hmm? Jacqueline! Jacqueline? Oui. Tak? Weź jeszcze jedną. Dobrze. Pan tutaj, dobry wieczór. Bez tego czerwonego czepka trudno panią rozpoznać. Cieszę się jednak, że już go nie mam. Codziennie widzę, jak kusi pani los. Niczym nie ryzykuję. Mam dobrą ochronę. Widział pan tę łódź, która pływa za mną? Ci młodzi ludzie na niej to moi ratownicy. Ma pani przy sobie całą ekipę? Tak. Ale nie ja im płacę, tylko mój szef, pan Romanides. Romanides? Dziwne nazwisko. To Francuz? Nie, jest Grekiem albo może Libańczykiem. Ci młodzi ludzie też nie są Francuzami, zresztą to widać. Tak. Najważniejsze, że mam wszystko, czego potrzebuję do treningów. Muszę tylko podczas zawodów nosić czepek z nazwą firmy pana Romanidesa. Mola? Proszę. Kotlety mielone i wino. Wino. Merci. Dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję. Dwa pyciki w teta i wino. Zostaw, nie zmywaj teraz. Chcesz już położyć? Właściwie kocę. Nad ranem robi się chłodno i budzę się ziemnięta, ze zwiniętym prześcieradłem. Możesz się do mnie przytulić. Boję się, że cię obudzę. Leżę i słucham, jak oddychasz. Jest mi tak dobrze. To jestem słona. Chciałam pójść pod tusz. Pachniesz morzem. Lubię cię taką. A ty pachniesz jak pies. Mokrą sierścią.
Paweł, co się stało? Nie, nic, nie. Śpię. Dlaczego pies szczekał? Nie wiem. Śpię. Będziesz jeszcze krzyczał? Zapytaj go. Gdzie jest paczka? Nie wiem. Zostawiliśmy ją tam, gdzie zawsze. Może się rozerwała albo utonęła. Albo ktoś ją zabrał. Nie pilnowałeś, baranie. Pilnowałem, tam nie wchodzą nawet rybacy, bo jest niebezpiecznie. Co on mówi? Że nie wziął paczki. Gdzie to ukryłeś? Gdzie jest paczka? Nie wiem, przysięgam. Nie zabrałem jej. Ucisz go. Przyprowadźcie go tutaj. Gorąco. Zaraz pójdziemy do drogi. Zobacz, tam się coś stało. Pójdę zobaczyć. Nie, nie chodź, może to jak się zobaczyć. Proszę się odsunąć. Przepraszam, proszę się odsunąć. No chodź do wody. Nie, nie chcę. Idź sam, ja nie pójdę. Posmarz się. Tylko posmaruj się, bo się sparzysz. Ojej, zapomniałam kanapki. Na pewno będziesz głodny. Pójdę i przyniosę. Nie trzeba, wytrzymam do wieczora. Pójdę. Zostań, mówię. Ale powiesz, jak będziesz głodny. Powiem. To chyba był rybak. Daj spokój, to był pijaczek. Upił się i spadł ze skały. Skąd wiesz to? Widziałaś jego głowę? Boże, już nie mów. Proszę cię, nie mów. Sama zaczęła. No cholera. Zatrzymaj się. Co jest? Sam zobacz. Nasza kotwica. Cholera. Wspaniała woda. To co, przynieś te kanapki? Nie mogę już wytrzymać na tym żarze. Dobrze, już przynieś. Tylko narzuć coś na siebie. Hej ty! Hej ty! Tutaj nie wolno wchodzić. Czego chcecie? Szukam miejsca na namiot. Tu wszystko jest zajęte. A może coś się zwolni? Może i się zwolni, ale na razie nie ma wolnych miejsc. Gdyby zwolniło się jedno miejsce, mógłby pan zarezerwować dla mnie. Ja i moi znajomi chcielibyśmy zostać kilka dni nad morzem. Chwileczkę. Hello?
I co? Jest okej. Zaczekajcie chwilę. O, dobre. No dobrze. Zapraszam. Cholera. Ktoś tam jest. Widzisz? Tak. Dopiero teraz wypływa. Ta twoja pływaczka. Nie martw. Jaga. Kto to? Żona. Jesteś z nią? Nie. Rzuciłeś ją? Umarła. Przepraszam. No to zbierajmy się. Dobrze, że państwo wrócili. Proszę sprawdzić swój namiot i samochód. Co się stało? Byli tu złodzieje. Złodzieje, chodź, sprawdzimy namiot. Radio nie zabrali. Kamera też jest. No i co? Aparat jest, radio też. Innym też nic nie zginęło. Nic nie zginęło. Wszystko w porządku. Poponiczew mi powiedział, że pan ją przyniósł. Znalazłem ją. Gdzie? Na brygadę. Przy brzegu, daleko. Stara jest. Jeszcze z czasów tureckich. Na plaży pan ją znalazł? Gdzie indziej? Może tam, gdzie leżał zabity? Nie, dalej. To on został zabity? Tak, zabili go. Dobranoc. Paweł, co on powiedział? Co powiedział? Co? Później ci powiem. Chodźmy już. Siadaj tu. Co ci przynieść? Wszystko jedno, tylko prędko, bo głodna jestem jak pies. Co podać? Dwa szaszłyki, dwie szopskie i piwo. Proszę. Heidi. Zimne te szaszłyki. Kto to był ten chłopak? To był chłopak, z którym miałam lecieć do Bułgarii. Nie mógł, spóźnił się. A potem poznałam ciebie.
Nie interesuje cię, czego chciał. To twoja sprawa. Może chcesz się przejść po mieście albo potańczyć? Nie. Wracajmy do namiotu. Złodzieje mogą wchodzić? Nie, chyba nie. Myślę, że zrozumieli, że tego, czego szukają, nie trzyma się na wierzchu. Ty wiesz, czego oni szukają. Nie masz do mnie zaufania. Słuchaj, chciałbym jutro skoczyć do Burgas. Pojedziesz ze mną? Tak, ale mieliśmy jutro zbierać midi, zrobić sobie ucztę na skałkach. Ty wiesz, co to było powstanie warszawskie? Tak, uczyłam się o tym. Mój ojciec walczył na Starówce. A co to jest Starówka? To jest taka dzielnica Warszawy. Zginął podczas próby przebicia się. Nawet nie wiem dokładnie, gdzie jest jego grób. W środę ma być rocznica jego śmierci. Chciałbym zamówić mszę. Ile miałeś wtedy lat? 11. No i co robiłeś? Wyobraź sobie, walczyłem. Dali ci broń? Takiemu dziecku? Tak, dali mi butelki z benzyną przeciwko czołgom. Karabin to dostałem na 2 dni przed kapitulacją. Uczyłem się strzelać, kiedy Niemcy szli do ataku. Puszczaliśmy ich blisko i wtedy dopiero strzelaliśmy, żeby zdobyć broń i amunicję. Każdy Niemiec zabity daleko od barykady, to był stracony Niemiec. Zabiłeś kogoś? Nie. Nie, ale bardzo chciałem. 2 dni potem odebrali mi karabin. Po co ja to wszystko mówię? Jak to dobrze, że uchodziłam się teraz. Po wojnie. Akurat się wybrali, cholera. Kontrola samochodu, proszę wysiąść. Proszę otworzyć bagażnik. Może pan zamknąć. Miłej podróży. Czego oni szukali? Sami nie wiedzą. Gdyby wiedzieli, szukaliby staranniej. Zresztą jeszcze chyba nie zrezygnowali. Pilnują nas. Jak wysiądziesz, zobacz, co robią. Dobrze. Nie zamykam wóz pod dobrą opieką.
Jeden został w środku, drugi idzie za nami. Drugi dzień sam oczywiście. Pojutrze, tylko nieco wcześniej, o 7, bo później nie będzie chórzysty. Ciężko teraz znaleźć chłopca. Wstydzą się, koledzy się z nich naśmiewają. Wiara zanika. A może po prostu odchodzi tam, gdzie ludzie są biedniejsi i pragną pociechy i nadziei. Nowo bogaccy mają teraz inne zmartwienia. Samochód, delegacje zagraniczne, dom letniskowy. Imieniem Boga można się zasłaniać przez krótki tylko czas. Chodźmy do zachrystii zrobić wpis do księgi. Dzień dobry. Starszy sierżant Dobrew, czy to państwa samochód? Poproszę dokumenty. Przed chwilą próbowano się do niego włamać. Proszę sprawdzić, czy nic nie zginęło. Tam nic nie było. Zatrzymaliśmy jedną osobę. To ty, stary. Cześć. Cześć. Masz pozdrowienia od Jacqueline. Wszystko w porządku, to mój znajomy. Radzę panu dobrze zamykać samochód. Dziękuję. Siadaj. A ty, kochanie, siadaj z tyłu. Czego chcesz? Tego, co było przyczepione do kotwicy. Ty to zabrałeś. Tak, i co? Oddaj to i to szybko, jeśli zapłacicie. I co jeszcze? Przywłaszczyłeś sobie tę paczkę i jeszcze chcesz kasę? Nie ukradłem tego, znalazłem. I zgodnie ze zwyczajem należy się znaleźne. Czyż nie jest to coś wartościowego? Jeśli wolisz, możemy zgłosić to policji. Uważaj, bo dużo ryzykujesz. Jestem dobrze chroniony. Policja też chciałaby mieć to, co było przyczepione do kotwicy. Gliny śledzą mnie dzień i noc, więc nie boję się was. Oto moja propozycja. Zapłacicie mi, a ja oddam wam paczkę. Ty jesteś szefem? To nie ma znaczenia. Szef powie ci to samo. Pewnie, że szef. Powiedz szefowi, żeby przyszedł o 19 do dyskoteki, a Boiskor w Sozopolu. O 19? Będzie tłoczno. I o to chodzi. Spotykając się w miejscu publicznym, unikniemy podejrzeń policji. Zresztą powiedziałem im, że jesteś moim kumplem. Wysiadaj. Uśmiechnij się, policja nas obserwuje. Paweł, kto to był? Znajomy. Chcesz lody albo coś do picia? Chyba mam prawo wiedzieć. Bardzo mi się ten człowiek nie podoba. Mnie też. I dlatego im mniej będziesz wiedziała, tym dla ciebie lepiej. Chcesz lody? Nie. Wracajmy do Sozopola. No proszę, jak się przywiązała. Każdego innego atakuje. Kapitan Banow. Co kapitan Banow? Chciał sprawdzić namiot, ale pies nie pozwolił mu się zbliżyć. Dobrze, że namiot był zamknięty, bo inaczej by go pogryzł. A czego kapitan tu szukał? Kapitan Banow. Przyjechał z milicją i chciał sprawdzić, czy złodzieje nie zostawili jakichś śladów. Szukał w krzakach i wokół namiotu. Koga? Kiedy? Rano, kiedy państwo byli w Burgas.
Pan Poponiczew. Panie Poponiczew. Wie pan. To pan pilnuje tego kempingu. Jeśli coś mi zginęło, to pan za to odpowie. Ja pilnuję. Ale milicja ma prawo. Mam przyrządy do nurkowania. Chciałeś spiechać Miti. A, trzeba wziąć konserwę dla psa i trochę wody. Mam. I chleb, i czosnek, cebulę i oliwę. Moja mała, jak to pomyślała o wszystkim. Potem kupię wino, ugotujemy midi i zrobimy sobie ucztę na przeprosiny. Hmm? No jak? Wraca zgoda? Wraca. Kochanie, miałeś wypoczywać. Już mnie zmęczył ten wypoczynek. Ktoś obserwuje nas. Tak? Gdzie? Tam na górze w krzakach. Nie przejmuj się, pewnie chcę zobaczyć, jak się gotuje mi. Ty pomożesz mi oskrobać? Tak. Masz. Co, brzydzisz się? Tak, ale będę skrobać. Dobrze. Czy ty sobie sam w domu gotujesz? Różnie to bywa. Dziewczyny ci gotują. Dzisiejsze dziewczyny unikają gotowania jak ognia. No, nie wszystkie. Ty jesteś wyjątkiem pod każdym względem zresztą. Gotuję się. Tak? Kochanie, to teraz trzeba pokroić cebulę i czosnek. Spokój! Spokój! Nauczył się polskiego. Dzień dobry. Państwo codziennie są tutaj? Pan przecież wie, na pewno pana informują. Kto? Ci, którzy nas obserwują. Ktoś państwa obserwuje? Dobrze pan mówi po bułgarsku. Nauczyłem się, co roku przyjeżdżam tu na wakacje. A panienka też zna bułgarski? Heidi jest Niemką. Ale dobrze mówi po polsku, bo studiuje filologię. Czy to wszystko, co pan chciał wiedzieć? Nie. Może mi pan powiedzieć, co było przywiązane do kotwicy? Nie mogę. Nie może pan, czy pan nie chce? Nie mogę, bo nie wiem, już panu powiedziałem. Dziwne. Pan się tu wygrzewa, nurkuje i znajduje pan kotwicę. Tam na brzegu zabijają człowieka, a pan zamiast wyrzucić kotwicę lub ją schować, wiesza ją tak, żeby była widoczna z daleka. Chwilę później ktoś wpada do kempingu i przeszukuje namioty i samochody, ale tylko te w pobliżu kotwicy. Nic nie skradziono, a więc czegoś szukano. Czego? Jeśli pan wie lub podejrzewa kogoś, proszę mi powiedzieć. Szybciej ich dopadnę. Nie wiem i nie obchodzi mnie to, ale skoro pan kogoś podejrzewa. Wydaje mi się, że chodzi o przemyt. A jak wiadomo, tacy ludzie są bardzo niebezpieczni. Jeśli coś pan wie, to dużo pan ryzykuje. Do widzenia. Do widzenia. Pytał tobie o to włamanie na kempingu? Między innymi. No chodź, midi gotowe. No chodź. Powiedziałeś mu, co wiesz? Nie, ja nic nie wiem. To nieprawda, Paweł. Przecież sam mówiłeś mi.
Ty się wplątałeś w niedopchego coś, ja się tak boję o to. Nie bój się, nic mi nie zrobi. Nie bój się. No, powiedz mi. Au! Co to jest, perła? Tak, ale nie szlachetna. Włożyłeś ją? Ależ skąd? Trafiają się czasami w muszlach, ale bardzo rzadko. Masz szczęście. Chyba tak. Idziesz gdzieś? Idziemy, Heidi. Zabieram cię do dyskoteki. Przebierz się. Ale mi się nie chce, jestem zmęczona. No, zostańmy lepiej. Przebierz się. Masz jeszcze coś do załatwienia tu? Nie, ale tu zaparkuję. Przecież tam jest parking. Przed komisariatem zawsze bezpieczny. No, możemy iść. Nie przedstawiaj się, przywitaj się tak, jak mi się ich dobrze znała. Jestem prom? Sali. Cześć. Możemy przy niej rozmawiać? Spokojnie, ona o niczym nie wie. Poza tym nie zna francuskiego. Siadaj, kochani. Szef zaraz przyjdzie? Powiedz, jakie są twoje warunki, a przekażę je szefowi. A później on przez ciebie poinformuje mnie o swoich zastrzeżeniach. Następnie ja nie będę się z nim zgadzał i tak oto ten ping-pong ściągnie na nas policję. Jesteście szaleni? Szef powiedział, że jak będzie chciał, to sam cię znajdzie. Może właśnie teraz nas obserwuje. Il est peut-être ici en train de nous observer. Tu parles comme si tu... Mówisz tak, jakbyś go nie znał. C'est vrai. To prawda. Żaden z nas go nie zna. Mais comment vous le contactez? Więc jak się z nim kontaktujecie? To zależy. W każdym razie nigdy osobiście. Gliny są tutaj. Mówiłem ci już, że jestem śledzony. Widziałeś, jak na nas patrzą? Nie odstępują mnie na krok. To jak nam oddasz paczkę? No to się nie martw, mam pewien plan. Najpierw dogadajmy się co do kasy. Ile? $20,000. Zwariowałeś? Już mówiłem, mam prawo do 10%, a ta paczka z pewnością jest warta 200,000. Zgadza się? To już nie moja broszka. Powiem o tym szefowi. Masz tupet. Niczym nie ryzykuję. Jestem chroniony, sam widziałeś. A wam zależy na dyskretnym odzyskaniu zguby. Napije się pani czegoś? Co on mówi? Pyta się, czy się czegoś napijesz. Mówiłem ci już, że ona nie rozumie po francusku. Pardon. Przepraszam, zapomniałem. W porządku. Zamówić coś? Nie, wracajmy już. Zjemy lody i jedziemy. Czego się boczysz? Po co zabrałeś mnie? Dla asysty czy jako parawan dla twoich rozmów z tymi czarnymi charakterami? Po prostu chciałem pójść z tobą do kawiarni. Po co kłamiesz? Wcale nie kłamię, dobrze mi z tobą wiesz o tym. Tak, wiem. Dobrze ci zwłaszcza w nocy, prawda? Ty traktujesz mnie jak przedmiot, który zabierasz ze sobą na plażę i do restauracji. Paweł, nie zauważyłeś, że ja też myślę i czuję? Przykro mi, że nie zapytałeś dotąd nawet o mój dom, o moją rodzinę.
Poznać kogoś i zrozumieć go to trudne, prawda? Nie opłaca się zrobić takiego wysiłku dla dziewczyny z wakacji. Ty powiedz mi, czego ty chcesz? Do niczego cię nie namawiałem. Nie oszukiwałem cię. Nie byłbym ja, byłby kto inny. Przecież przyjechałeś tu nie dla mnie. Chciałeś zostać ze mną, więc zostałeś. Nie zmuszałem cię do niczego, nie brałem siłą. Jesteś wolna, jeżeli ci źle. To, co mówisz, jest okrutne. Zanim poznaliśmy się, byłem z kimś. Mieliśmy pobrać się. On cierpi, a mnie źle, że zawiodłam czyjeś zaufanie, ale to nie byłoby nic, gdybym wiedziała, że jestem ci naprawdę potrzebna. Paweł, pozwól mi przebić się przez ten mur, którym się otoczyłeś. Pozwól mi być naprawdę z tobą, a nie obok ciebie. Mnie to spotkanie z tobą zmieniło. Ja wyglądam tak samo, ale w środku jestem inna już. Jestem innym człowiekiem. Co ja mam zrobić? Co mam zrobić, żeby to spotkanie ze mną tak samo jakoś znaczyło w twoim życiu? Żebyś zapamiętał mnie. Żebyś po roku nie marszczył brwi i nie zastanawiał się, jak ta Niemka z białymi włosami miała na imię. Czy tobie ta muzyka nie przeszkadza? Mogliby już przestać. Strasznie duszno dzisiaj. Też jeszcze tak dzwonią. O to ci chodziło. Dlatego nie mogłaś zasnąć, co? Kocham cię. Kocham. Heidi, tylko nie kupuj za dużo, żebyś potem nie musiała nosić. A ty znowu wymykasz się gdzieś? Ja muszę wpaść na chwilę do cerki. Obiecałem Popowi, że mu pokażę, jak się konserwuje rzeźby. Proszę pójść ze mną. Dokąd? Co się stało? Nie rozumiem. Proszę. Czego donesa, dobrze? 200 prewezdów. Pan będzie tłumaczył. Bitte. Proszę. To jest zamordowany, którego zrzucono ze skał. Proszę obejrzeć. To jest zamordowany, którego zrzucono ze skał. Mój Boże. Proszę dokładnie obejrzeć. Dlaczego pan mi to pokazuje? Żeby pani wiedziała, co może się przydarzyć pani i pani ukochanemu, jeżeli nam pani nie pomoże. Co trzeba zrobić? Jak mam panu pomóc? Mademoiselle Heidi. Panna Heidi jest wciąż na posterunku. Skąd pan to wie? Wiem już. To prawda, że wie pan o wielu sprawach, panie Romanides. Pan Romanides finansuje treningi panny Jacqueline. Obecnie przebywa we Francji. Nie mam z nim nic wspólnego. W interesach lubię szybkie decyzje. Kilogram, proszę. Wczoraj postawił pan swoje warunki, jednak powinien pan oddać paczkę bez takich numerów. Unikam problemów, więc chociaż to kradzież, zgadzam się zapłacić panu $1000. Jest pan w błędzie. Ja nie chcę napiwku, ale 10% wartości.
Radzę brać tyle, ile proponujemy, zanim będzie za późno. A ja radzę przystać na moje warunki. Inaczej przekażę paczkę policji, a wy stracicie setki tysięcy. Niech pan to sobie przemyśli i jak najszybciej da odpowiedź. Nie mogę się targować w nieskończoność. Nie będzie pan długo czekał. Już podjąłem decyzję. Paweł, ten policjant pokazywał mi zdjęcia tego zabitego. To straszne, słuchaj. Oni torturowali go, powyłamywali mu paznokcie, zmiażdżyli całe ręce. Ten policjant się boi, ona się oszczega. Paweł. Wypytywał cię o kotwicę, co mu powiedziałaś? Tak, ale przecież ja nie wiem nic. A nie chciał, żebyś mnie wybadała, a potem doniosła? Chciał, ale przecież wiesz, że ja tego nie zrobię. Paweł, nie idźmy dziś na skałki, proszę cię, zostańmy tu. Czyś to oszalała w taki tłok? Błagam cię, Paweł. No dobrze. Wspaniała glina. Paweł, czy ty naprawdę nie możesz pomóc temu policjantowi? Nie. Heidi, zostań na chwilę, dobrze? Nie ruszaj się. Mam siedzieć tak? Tak, tak. Skręć głowę trochę bardziej. Tak, troszkę niżej. O tak. Lewa ręka troszkę w dół. Jeszcze. O tak. Tak dobrze. Galina, Ludmiła, chodźcie. Dzieci, dzieci, odejdźcie. Dzieci, idźcie po glinę. Po glinę idźcie. Bo całkiem zarętwiałam. Zaraz, jeszcze chwileczkę. No chodź. Chodź, zobaczysz, jak wyglądasz. Bardzo mi się podoba. Tak? Nie wiedziałam, że jesteś taki zdolny. A szkoda, że nie można tego zachować. Wiesz co, przyniosę aparat. Będę miała przynajmniej zdjęcie. Dobrze. Na pamiątkę. Tylko pośpiesz. Pani psa potrącił samochód. Pies, chory. Mój pies? Gdzie jest mój pies? Proszę, samochód.
Nie wiedziałem, że ma pan taki talent. To mój zawód. Przyniosę trochę wody. Zaczyna wysychać. Pomogę panu. Szkoda byłoby zmarnować taką ładną rzeźbę. Zatem zastanowił się pan? Tak. Proponuję wymianę. Wymianę? Pan da nam paczkę, a my oddamy panu dziewczynę. Jaką dziewczynę? Pannę Heidi. Porwaliście ją? Trzymajcie ją sobie tak długo, jak chcecie. Ta Niemka nie jest moją żoną. Poznałem ją tutaj. Takich dziewczyn mogę mieć na pęczki. Jeśli nie odzyskamy paczki, może jej się coś przydarzyć. Skoro jesteście tak głupi, żeby brać na siebie kolejne morderstwo, to turystka, a nie miejscowy pastuch. Policja szybko rozpocznie śledztwo i stracicie paczkę, bo oddam ją kapitanowi. Jeśli będziesz jeszcze żył, będę. Policja dobrze mnie pilnuje. Obserwują nas nawet teraz. Proszę pana, niszczą rzeźbę. Co jest do diabła? Milko, kaka wstram! Milko, jaki wstyd! Przeproś pana. Nie trzeba, nic się nie stało. Niech pan to przemyśli. Skontaktujemy się z panem, ale ostrzegam, ani słowa gliną, jeśli chce pan zobaczyć pannę Heidi żywą. Dzień dobry. Nie pływa pani dzisiaj? Niestety nie. Moi ratownicy zniknęli. Myślałam, że znajdę ich tutaj. Może są w porcie, niedaleko Łodzi. Byłam już tam, ale przejdę się jeszcze raz. Do widzenia. Pójdę z panią. Jest pan wierzący? Dla mnie pływanie jest jak modlitwa. Niekiedy wydaje mi się, że mogłabym pływać całą wieczność. Co za radość, kiedy nie ma brzegu ani przede mną, ani za mną. Czasami trudno mi powrócić. Nie ma ich tam. Trudno, pójdę na plażę i popływam sama. Tutaj jest zakaz, do zobaczenia. Widzę, że już pan zamienił blondynkę na brunetkę. A gdzie jest panienka Heidi? Wyjechała. Do domu? Nie, na jakiś czas. Ma znajomych gdzieś w okolicach Burgas. A pan już podrywa pływaczkę. Spotkałem ją przypadkiem. Spieszyła się na trening. Jak będzie trenować, skoro nie ma ratowników? A już dawno powinni tu być. Widzę, że nie tylko mnie pan obserwuje. Taką mam pracę. To wybrzeże jest też granicą. Ludzie przyjeżdżają tu w różnym celu. Na pewno ma pan dużo pracy z takim tłumem. Na szczęście większość to prawdziwi turyści. A poza tym nie jestem sam. Nie będę panu zajmował cennego czasu. Smaczne?
No, nie, dziękuję. Kupię sobie jedną. Proszę wziąć tę. Dziękuję. Skąd pani jest? Z Węgier. Jestem Paweł z Polski. Na długo tutaj? 2-3 dni. Chodź, pokażę ci miasto. Szybko się pan pocieszył. Lubię szybkie decyzje. Bardzo interesująca dziewczyna. Ją też chcecie porwać? Wkrótce będziecie mieć cały harem. Widzicie, mogę przebierać. Czy to znaczy, że nie zmienił pan zdania? Dokładnie. Uprzedzałem pana, że dziewczynie może przydarzyć się coś niemiłego. A ja wam powiedziałem, że wtedy przekażę paczkę policji wraz z dodatkowymi informacjami na wasz temat. 2 morderstwa, narkotyki. To za mało? Niech pan nie będzie naiwny. Nic na mnie nie mają. Jestem spokojnym turystą, a moi ludzie to zwykli ratownicy. Tak? To po co te wszystkie groźby? I dla was, i dla mnie najważniejsze jest, żeby się dogadać. Paweł, chodź tutaj. Co się stało? Dokąd pan się tak spieszy? Rybacy znaleźli w morzu ciało dziewczyny. Mogę jechać z panem? Proszę. Przepraszam. Paweł! Co się dzieje, Paweł? Rozmawiał pan z nią wczoraj na przystani. Co panu powiedziała? Że chce potrenować. Bez ratowników? Motorówka cały czas była na przystani. Szukała ich, ale nie znalazła. Dziwne. Przecież mają zapewniać bezpieczeństwo także na treningach. Ciekawe, gdzie byli. Niech pan ich zapyta. Tak zrobię. Co oni ci zrobili? Dali mi zastrzyk. Zaraz to przejdzie. Chodź. Chodź, chodź.
Lepiej już jest mi, puść. Pójdę sama. No ja, już ci lepiej. Może wezwę lekarza. Nie. To przejdzie zaraz. Jak mnie złapali, to też mi dali zastrzyk i zaraz przeszło. I co robili? Bili cię? Nie. Tylko mnie zatrzymali w piwnicy. I straszyli mnie nożem. Cicho, cicho, no już spokojnie. To teraz może już nic nie mów, jutro mi opowiesz, dobrze? Lepiej już jest mi. Zabrali mnie na jakieś takie ciemne podwórko. Wzięli do takiego domu, przywiązali mnie do łóżka i zalepili mi usta plasterem i poszli sobie. I potem przyszedł taki drugi, był grzeczny i dobrze mówił po niemiecku. Jak wyglądał? Ja nie wiem. On miał na głowie taką pończochę, szreklisz. Gruby był, ale miał miły głos i powiedział, że jak ja nie uciekam i nie krzyczę, to on mi zdejmie plaster i że on mi nie zrobi nic. Tylko, że oni mnie chcą zamienić na jakąś paczkę, którą ty im zapchałeś. Mówił ci, co jest w tej paczce? Nie. Tylko mówił, że przemyt. I że ty chcesz za tą paczkę dużo pieniędzy i że oni nie mogą ci tyle dać. Oddałeś im to. Paweł, oddałeś im to? Nie. To on mówił prawdę. Powiedział mi, że nie zgodziłeś się na zamianę. Powiedział, że masz jakąś inną dziewczynę i że tobie wcale na mnie nie zależy, a ja im nie wierzyłam. Heidi, uspokój się, posłuchaj. Musiałem udawać, że mi na tobie nie zależy. Inaczej by cię nie puścili. To są bardzo źli ludzie, rozumiesz? Zdecydowani na wszystko. To oni zabili tego pastucha. Mnie też mogli zabić. Moje życie jest dla ciebie mniej warte niż głupia paczka. Heidi, zrozum. Nie mogłem im pokazać, że mi na tobie zależy. Inaczej byś siedziała tam do tej pory. Rozumiesz? Musiałem udawać. Nic nie tłumacz. Nie ma już żadnego tłumaczenia. Otworzyli mi oczy. Ależ uspokój się. Najważniejsze, że już jesteś. Paweł, oni powiedzieli, że cię zabiją. Nie żartują. Musisz im to oddać. Teraz? Kiedy mogę im wyrwać z gardła te pieniądze? Słuchaj, oni muszą stąd uciekać, rozumiesz? Nie mają już innego wyjścia, ta pływaczka. Pamiętasz, utopiła się, rozumiesz? Nie mają już innego wyjścia, muszą stąd uciekać. A ja mogę zażądać od nich tyle, ile zechcę. A zażądam od nich 30 tysięcy, bo ta paczka jest warta 30 razy więcej. Puścili cię, bo musieli. I ja to przewidziałem. Paweł, ja się tak strasznie boję o tobie. Nie bój się, dam sobie radę. Takie mi się światełka robią za oczami. Paweł, czy ja już będę narkomanką? Nie, kochanie. Wyśpisz się i będzie dobrze. Nie chodź! Cicho, ja chcę cię tylko przykryć. Co będziemy dziś robić? Nie chciałabym się dziś rozstawać z tobą ani na chwilę. Powinienem skoczyć do miasta. A nie moglibyśmy pójść na plażę. Przez 2 dni byłam zamknięta w komórce. Chodźmy na naszą skałkę, co?
Wstawaj teraz. Nie masz ochoty na widogrę? Nie. Nie chce mi się ruszać stąd. Tak jest oczyste, prosto z krzaka, co? Nie, Paweł. Tu zaraz za szosą jest... Jest winnica, pójdę i kupię, co? Zostań. Pić mi się chce. Zostań. Paweł, uważaj. Pieskom, pilnuj pani. Wracaj zaraz. Nie bój się, mnie nie porwą. Jestem. No gdzie ty byłeś? Nie byłeś tak długo, tu poszłam szukać. Chodź, zjemy, pójdziemy do miasta coś kupić. Cześć. Szef zgadza się na pańskie warunki. Jutro dowie się pan więcej na ten temat. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Paweł, co on powiedział? Słuchaj, złamałem ich. Będziemy mieli kupę forsy, będziemy mogli robić co chcemy, będziemy mogli wyjechać dokąd chcemy. No co, nie cieszysz się? Paweł, oni nam tego nigdy nie przebaczą. Słuchaj, oni mają nóż na gardle, nie mają innego wyjścia, muszą stąd wjechać. W zębach mi tę forsę przyniosł. I z życiem nam ją odbiorą. On widzi, że jak mi ciągle kraczesz. Słuchaj, pójdziemy kupić coś do zjedzenia, kupimy wino, musimy to oblać, no chodź. No to za twojego bogatego ukochanego. Nie musi być bogaty. Chcę tylko, żeby mnie kochał i był ze mną. Chcesz, żebym ci się oświadczył na klęczkę? Nie. Nie, już tak pozostanie. Słuchaj, co ty jesteś jakaś taka? Ciągle się ich boisz? Tak, ale ja naprawdę chcę spać. Jestem zmęczona. Jak chcesz. Nieźle jest tak sobie siedzieć i czekać, aż pieniądze same przyjdą do ręki. Idziesz do wody? Nie.
Heidi, chodź! Wspaniała woda! Nie! Metna! Ile do... Teraz właśnie jest w wodzie. Allez-y. Chodźmy. Lastin, Lu! Puśćcie go. Lastin! Zostawcie go. Lastin! Lifter. Żyje? Quoi? Co? Pyta, czy on żyje. Tak. Niech pan przetłumaczy. Jeśli zostawicie nas w spokoju, powiem, gdzie jest ukryta paczka. Powie nam, gdzie jest paczka, jeśli zostawimy ich w spokoju. Dobrze. Zostań tu z nimi. Jak zdobędziemy paczkę, damy ci znać. Weźmiemy samochód, a wtedy ty wrócisz do portu.
Mais que faire avec eux? A co teraz z nimi zrobić? Zostaw ich teraz w spokoju. Szef kazał uważać. W każdym razie oni nic nie powiedzą, bo posądzono by ich o współudział. To oni schowali towar. No mów, gdzie jest paczka. Tu obok, pod kamieniami. Dobra. Co jest? Co? Gdzie oni są? Wciągnęli mnie pod wodę. Lecz oni uciekli. Biegłam z psem, zaczął szczekać, rzucił się na nich. Przestraszył się, widocznie, że ktoś usłyszy. W głowie mi się kręci. Leż, Paweł, leż, to przejdzie zaraz. Nie patrz tak na mnie, już mi wszystko przeszło. To dranie, nie spodziewałem się, że jeszcze coś wymyślą. Ale za to zapłacą mi dużo więcej. Tego nie przewidziałem. Ale teraz będą mi musieli zapłacić, a ja zażądam 50 tysięcy dolarów. Pojedziemy w świat. Już dosyć mam tych kempingów, tego oglądania, tego zasranego dolara 10 razy. Będziemy mieli samochody, będziemy mieli hotele, będziemy mieli wszystko. Słuchaj, co ty jesteś jakaś taka dziwna? Nic, tak. Jestem zmęczona po dzisiejszych przeżyciach. To prawda. Biedactwo. Słuchaj, ile ty masz do skończenia tej swojej stylistyki? Jeszcze rok. A dużo się przy mnie nauczyłaś? Tak. Dużo się przy tobie nauczyłam. To dobrze. To dobrze. Może ci się przydać. Paweł. Tak chciałabym się do ciebie przytulić. Chodź. Przygotuję koce. Heidi? Heidi! Heidi? Kochany mój, nie powiedziałam ci wczoraj prawdy. Oddałam im paczkę, żeby uratować życie tobie. Męciliby cię jak tamtego, aż byś powiedział wszystko, a wtedy zabiliby cię. Paweł, bardzo jest ciężko wyjeżdżać mi, ale muszę. Miałbyś zawsze żal, że przeze mnie straciłeś dużo pieniędzy, a potem znienawidziłbyś mnie. A tego nie chcę. Kocham cię, Paweł. Zatrzymam w pamięci tylko dobre wszystko. Zostawiam bransoletkę i perłę. Nie przyniosła szczęścia. Heidi. Dokąd pojechał Heidi? Może pan wie? Tak, na lotnisko w Burgas. Jacyś Niemcy jechali i ona pojechała z nimi. Myślałem, że pan wie.
Mademoiselle. Proszę pani. Samolot do Niemiec. Wschodnich czy zachodnich? Nie wiem. Są dwa, do Berlina i do Monachium. Ale już odleciały. Może jutro. Chodzi mi o samolot odlatujący dzisiaj. Czy mogę rzucić okiem na listę pasażerów? Przyjaciółka wyjechała, ale zapomniała zostawić mi swój adres. Który samolot? Nie wiem. Odleciała dziś rano. Zobaczę, co mogę zrobić, choć to zabronione. Imię tej pani? Heidi. A nazwisko? Nie znam jej nazwiska. Ma pan nazwisko i adres Heidi? Nie, zapisałem tylko małżonka. Przecież sam pan powiedział, żebym zapisał tylko pana. Coś panu zabrała? Taka grzeczna dziewczyna. Nie, chciałem do niej napisać. Jak pan pojechał, on cały czas stał przy drzwiach. Jutro rano wyjeżdżam. Zostawię go, żeby panu pomagał w pilnowaniu. A co tu można pilnować zimą? Poczekam jeszcze miesiąc, dwa, żeby zmienił sierść na zimową, grubą i puszystą i poderżne mu gardło. Wie pan, taka skóra przyda się na kurtkę. Uh-huh.